Cześć, witam wszystkich z tej strony Head. Gram oczywiście w grę Star Wars The Old Republic i zgodnie z wcześniejszą obietnicą pokażę Wam wnętrze i właściwie funkcję statku Sith Inquisitora, czyli mojej głównej postaci w Star Wars The Old Republic. Jesteśmy teraz na głównym pokładzie, na którym znajduje się jeden ważny przedmiot. To jest Holo Terminal, który pozwala nam po prostu skomunikować się z innymi postaciami, które najczęściej mają dla nas misję, a może inaczej. Po prostu możemy skonsultować się i porozmawiać z innymi postaciami właśnie wtedy, kiedy jest to jakoś fabularnie wytłumaczone, bo w innych sytuacjach po prostu, kiedy klikamy na ten terminal, nic się nie dzieje. To jest najprawdopodobniej sterownia czy jakaś maszynownia, gdzie znajduje się turbina prawdopodobnie odpowiadająca za napęd tego statku, nie mam pojęcia. Niestety, no trochę jestem zawiedziony, bo nie ma tutaj żadnych funkcji w tym momencie, myślałem, że będzie więcej opcji. Mamy na końcu, na obu końcach escape pody, czyli po prostu szalupy ratunkowe, kosmiczne, z tym, że nie da się ich wykorzystać, no bo chyba nie ma potrzeby, nasz statek jest w pełni sprawny i po prostu czeka na nasze rozkazy. W tym pomieszczeniu, czyli jak sam wygląd wskazuje, magazynie, możemy sobie sprawdzić, co mamy tam w przechowalni. To jest oczywiście przechowalnia. Takie standardowe rozwiązanie znane z innych gier MMO, gdzie po prostu składujemy różnego rodzaju śmieci, czy wręcz odwrotnie, jakieś bardzo istotne przedmioty, które przydadzą nam się później. Przejdźmy teraz na drugą stronę tego miejsca. Jest tutaj parę takich zakątków, kajut, które są jeszcze niewykorzystane. Podejrzewam, że kiedy znajdę większą liczbę kompanów, odblokuję kolejne postacie, to one się tutaj pojawią, bo po prostu moje dotychczasowe postacie już tutaj są. To jest robot, którego dostajemy właśnie przydziałowo ze statkiem i on nie jest w stanie walczyć, ale może leczyć nas, kiedy zabierzemy go ze sobą. No i spróbowałem go wziąć tam jakąś krótką misję i szczerze mówiąc nie był szczególnie przydatny, dość szybko zginął, ale może jakieś tam zastosowanie dla niego się znajdzie. Tu jest mój drugi kompan, to jest w ogóle super przystojniak, spójrzcie na jego uśmiech. No, wspaniały gość, on jest akurat bardzo przydatny i w walce się przydaje. Tutaj pokój, no nie wiem, może konferencyjny. Jak będę miał całą załogę, to będę tutaj stawał na stole i wydawał rozkazy. Prawdopodobnie, mam nadzieję, że tak będzie. Ok, i teraz przejdźmy do głównej części statku. Oczywiście tam za tą ścianą, tędy się przechodzi, czy z drugiej strony się przechodzi, znajduje się wyjście ze statku, bo podróżowanie statkiem polega tutaj na tym, że my po prostu podlatujemy do danej planety i dopiero pojawia się taka animacja, że przelatujemy do tej planety i możemy sobie wysiąść. Pokażę Wam to na tym prostym przykładzie. Tu jest jeszcze komputer komunikacyjny, który zleca nam misję, właściwie to jest łączność z imperialną flotą i oni zlecają nam misje kosmiczne, to są takie bitwy, które tak naprawdę są strzelankami na szynach, tak zwanymi z angielskiego on-rail shooters. I no, pokażę Wam jedną z nich za chwilę. Najpierw zobaczmy mapę galaktyczną, która oczywiście kojarzy się z Mass Effectem i paroma innymi kosmicznymi grami. I to jest cały teren, na który mogę sobie polecieć w tym momencie. Mogę właściwie chyba polecieć do każdego miejsca, chociaż oczywiście na tych różnych planetach raczej nie będę miał za wielkich szans, bo jak widzicie są tutaj określenia, na jakim poziomie powinienem się tam udać. Ja mam 17 czy 18, a tutaj prawda od 40 i tak dalej. Także jeśli ktoś chce sobie zobaczyć te planety, to jak najbardziej może polecieć na nie od razu, ale raczej nie będzie w stanie na nich za wiele zdziałać. Ja oczywiście muszę teraz lecieć na planetę Balmora, ale zanim to zrobię, pokażę Wam właśnie jedną z misji kosmicznych, bitew kosmicznych. Wybiorę pierwszą z nich bodajże, jaką dostałem. Oczywiście z tymi misjami wiążą się questy, wiążą się po prostu nagrody też, dostajemy za to doświadczenie. I o ile sama mechanika tych minigierek, zresztą jak teraz pewnie widzicie, nie jest szczególnie fajna i to wizualnie nie prezentuje się najlepiej, no będę tutaj zupełnie szczery,
to mimo wszystko to jest jakaś forma urozmaicenia po tym takim, po paru godzinach spędzonych na planecie i wykonywaniu no, takich powtarzalnych questów z ciekawą fabułą, ale jednak prostą mechaniką znaną z innych gier MMO. No i to jest taka forma, że możemy się na chwilę zrelaksować. Obsługujemy ten statek właściwie, możemy obsługiwać go tylko na myszce, możemy też na klawiaturze skręcać i na myszce strzelać. Standardowo, tak jak w przypadku samego PvE, są tutaj misje bonusowe, jak widzicie, trzeba zniszczyć ileś tam statków. Można korzystać z broni drugorzędnej, czyli rakiet, one namierzają cel, który wskazujemy na celowniku w danym momencie. Jest taka rakieta jest o wiele skuteczniejsza od lasera, ale mamy ich ograniczoną ilość, ograniczoną bodajże 11 mam teraz. Oczywiście można tutaj przegrać, bo nasze zadanie jest proste, musimy ochraniać tamten statek z przodu i jak widzicie on już ma bodajże połowę życia, więc trzeba się skupić i trzeba uważać na to, co robimy. Tak, tutaj zniszczę parę działek z tego, ale skupię się na myśliwcach, bo one chyba zadają więcej obrażeń temu pojazdowi, który muszę eskortować. I szczerze mówiąc, to w ogóle się kojarzy z taką grą Rebel Assault, też w klimatach, czy w ogóle z serii Gwiezdnych Wojen, która wyszła no już, nie wiem, 10 czy 15 lat temu. No i niestety ten Rebel Assault był znacznie bardziej emocjonujący od tego, mimo że tyle lat czasu minęło, bo po prostu tamten Rebel Assault był zrobiony techniką taką renderowanych filmów. Po prostu on wyglądał jak film, z tym, że był maksymalnie liniowy, no tam nic się nie dało zrobić. Oprócz takiego przelecania z jednej strony na drugą i strzelania do przeciwników. Ostatek mój, który mam ochraniać, już jest praktycznie zniszczony, więc mam nadzieję, że zaraz wyląduje. O, chyba tak. Hold it together. No i misja skończona. Dostajemy oczywiście nagrody, znaczki floty, które potem można wymienić sobie u odpowiednich NPC-ów na jakieś przedmioty. Szczerze mówiąc, jeszcze nie sprawdzałem, czy to są dobre przedmioty, ale pewnie tak, bo są tutaj takie systemy tego, jak dystrybuować takie przedmioty odpowiadające naszej klasie postaci i naszemu poziomowi przede wszystkim. Na przykład w PvP dostajemy po prostu skrzyneczki, z których wypada jakiś losowy przedmiot na danym poziomie doświadczenia. Ok, pokazałem Wam tą walkę, teraz pokażę Wam może całkiem klimatyczny sposób tego, jak przemieszczamy się pomiędzy planetami. Mówię klimatyczny, bo spodziewałem się, że to będzie po prostu strasznie statyczne i takie na zasadzie, że klikniemy gdzieś i pach, pojawiamy się na planecie. Na szczęście twórcy wybrnęli z tego w jakiś tam sposób taki powiedzmy pośredni, że wygląda to nie aż tak źle, jak się spodziewałem, nie tak statycznie. Zobaczcie, po prostu daję teraz, wybieram planetę Balmora, daję Travel i po prostu teraz dzieje się to, do czego przywykliśmy w filmach. I jesteśmy koło planety Balmora. I jak widzicie, automatycznie włączyła się rozmowa z moją szefową z hierarchii Sithów. Skończyłem rozmowę z szefową, jestem wolny, mogę wracać do przemierzania galaktyki. No i tak jak mówiłem, z tej strony statku jest po prostu wyjście. Kiedy podlecimy do danej planety, podchodzimy do wyjścia i wtedy dopiero oglądamy loading.